To jest program Michał Rachon, jedziemy, jesteśmy na antenie telewizji Republika, dziś komentują jak państwo wiedzą, Agnieszka Siewiernik-Maciorowska, Wojciech Mucha, Wojciech Szymczak, a z nami jest również gość polityczny Adam Bielan, jest z nami poseł do Parlamentu Europejskiego, dzień dobry, kandydat dzień dobry. w wyborach do Parlamentu Europejskiego również, które miejsce, która lista? Jestem liderem listy w województwie mazowieckim bez Warszawy, czyli Ciechanów, Płock, Osrołęcka, Siedlce, Radom. To zanim przejdziemy do tych kwestii stricte politycznych, dziś opublikowane są sondaże, jest też kilka innych rzeczy, które związane są bezpośrednio z kampanią wyborczą, za chwilę o nie spytam, ale zanim o nie spytam. To spytam o rzeczy, które dzieją się w tej chwili. No mam wrażenie również w kontekście tych wyborów, ale dotyczą. Wydawałby się rzeczy jasnych, klarownych, oczywistych mm -hmm. i przepracowanych już w Polsce kilka dni temu Donald Tuz wychodzi na mównicę w Sejmie i mówi, że on spotykał się z Władimirem Putinem tyle samo razy i w takich samych okolicznościach jak świętej pamięci Lech Kaczyński, który jeden na jeden nie spotkał się nigdy z Władimirem Putinem. Jak? Adam Bielan, który brał udział w rozmowach, w rozgrywkach, również w tych fundamentalnych kwestiach dotyczących powstrzymywania Rosji, na przykład w Gruzji, o czym się mogli dowiedzieć widzowie serialu Reset, patrzy na te słowa mając swoją pamięć z tych czasów. Byłem zdumiony. To jest naprawdę szczyt bezczelności. Była seria dowcipów kiedyś, przynajmniej jak byłem jeszcze młodym, jaki jest szczyt bezczelności, więc mówienie przez Tuska, że on Chronił nas przed wpływami rosyjskimi i oskarżanie prawa i sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, czy nawet świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego o sprzyjanie Putinowi, jest takim szczytem bezczelności. Obserwowałem, oglądałem sobie kilka razy ten fragment, w którym Tusk wychodzi na mównicę. On był wyraźnie zdenerwowany, drżała mu szczęka, tak wzburzonego Tuska jeszcze nie widziałem na mównicy sejmowej. Wydaje mi się, że jednak trzeba wpisać to, co powiedział i to, co robi w ostatnich dniach, w ramy kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Ta kampania mu się wymyka spod kontroli. To jest jego obsesja, żeby w końcu wygrać z prawem i sprawiedliwością. Wielokrotnie mówił publicznie o tym, że ma traumę od 2005 roku, od porażki z prezydentem Kaczyńskim. Powtarzał to zresztą o świętej pamięci prezydentowi w rozmowach prywatnych, że nikt go wtedy tak nie pokonał. I myślę, że od 2014 roku obserwując Parlamentu Europejskiego z Brukseli, ale później też biorąc udział w kampanii, ostatniej kampanii do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu i przegrywając z pisem, nabrał takiej obsesji, że, że chce pis pokonać i Jarosława Kaczyńskiego, i szuka każdego możliwego sposobu. Ponieważ teraz w badaniach wychodzi mu, że jednym z głównych tematów, którym, o którym martwią się Polacy, to jest kwestia bezpieczeństwa. A on niewiele robił, czy żeby nie powiedzieć, że nic nie robił, jeśli chodzi o modernizację polskich sił zbrojnych w latach 2007-2014, kiedy był premierem. Jeżeli widać wyraźnie, czym były ataki hybrydowe na naszej granicy polsko-białoruskiej, że były przygotowaniem do wojny, do kolejnej inwazji na Ukrainę. A wiemy, co mówił wówczas Tusk. Tusk mówił, że mur na granicy nie powstanie jego posłowie przeszkadzali w pracy straży granicznej celebryci z nim związani obrażali lżyli straż graniczną i wojsko no to widać że tusk ma z tym problem i postanowił zupełnie na bezczela jak się kiedyś mówiło odwrócić kota ogonem i dzisiaj to on jest osobą która zwalcza wpływy rosyjskie w Polsce a prawo i sprawiedliwość Jarosław Kaczyński ma się rzekomo z tego tłumaczyć Patrzę na pierwszą stronę Rzeczpospolitej i to jeden z tych sondaży, które, które myślę no mają w sobie zaszytą odpowiedź na pytanie, na próbę zrozumienia tego. W czym w istocie jest proces, który obserwujemy. Donald Tusk zapowiedział powstanie specjalnej komisji, która ma wyjaśnić rosyjskie białoruskie wpływy na rząd zjednoczonej prawicy myślnik Prawo i Sprawiedliwość. To swoją drogą bardzo ciekawie sformułowane pytanie chyba tak, żeby ułatwić odpowiedź na nie. I 23,8% respondentów odpowiada, że to zdecydowanie dobrze, że Donald Tusk takie, taką zapowiedź złożył. 22 przeszło procent, prawie 23 uważa, że to raczej dobrze. 21,6% uważa, że to zdecydowanie źle. 19,5% uważa, że to raczej źle. 12% nie ma w tej sprawie zdania. A jeśli spojrzeć na to, jak to się rozkłada w elektoratach, to przytłaczająca część elektoratu Koalicji Obywatelskiej popiera ten pomysł. Przytłaczająca część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości się mu sprzeciwia, co wskazuje na taką polaryzację opinii w tej sprawie. No ale to jest to polaryzacja w sprawie, która no, z rzeczywistością ma tak, ale tam jest wspólnego. też bardzo ciekawy podział, czyli stosunek wyborców trzeciej drogi, gdyby pan Retekł przeczytał. Bo trzecia jest... droga 30% uważa, że to dobrze, 35% uważa, że to źle, czyli więcej uważa, że to tak. źle, i 35% nie ma zdania. A trzecia droga jest kluczowa, bo to są wyborcy, którzy dali Tuskowi władzę. On przegrał wybory parlamentarne, zajął drugie miejsce, mimo że bardzo Starał się przynajmniej do tego marszu 1 października, starał się nas wyprzedzić. Po 1 października odpuścił. Uznał, że jedyny sposób, żeby przyjąć władzę, to jest jednak właśnie pompowanie trzeciej drogi, i elektorat trzeciej drogi jest kluczowy. Dopóki będzie głosować na polityków wspierających Tuska w trzeciej kadencji, czyli na hołownie na kosiniaka Kamysza, Tusk będzie rządzić, ale jeżeli ci wyborcy zaczną się orientować, że Tusk, mówiąc kolekwialnie, robi ich w konia, że zamiast tego, czego oczekiwali, czyli przyspieszenia rozwoju Polski, ambitnych projektów, takich jak centralny port komunikacyjny, dostają tego rodzaju żenujące igrzyska, bo myślę, że akurat to są wyborcy, którzy doskonale wiedzą, że to, co mówił Tusk w ubiegłym tygodniu z Mównicy Sejmowej, to są wirutne kłamstwa. Jeżeli ci wyborcy się od Tuska odwrócą, to Tusk straci władzę. My musimy robić swoje, musimy w kampanii wyborczej przypominać, kto był najbardziej prorosyjskim politykiem w ciągu ostatnich 30 lat i cieszę się, że pan <laughs> przypomina wypowiedzi profesora Cenckiewicza, bo tak rzeczywiście Tusk nie było bardziej prorosyjskiego polityka, nawet biorąc pod uwagę całą formację postkomunistyczną, bo zachowanie... Aleksandra Kwaśnieckiego podczas tej pierwszej pomarańczowej rewolucji w 2004 roku było jednoznacznie antyrosyjskie. Zanim, zanim przejdziemy do, do innych sondaży, już tych czysto politycznych, to już zamykając ten temat, ja też jestem ciekaw pańskiej refleksji. Pan spędził całe swoje zawodowe życie w polityce i w czasach, kiedy jeszcze nie istniało prawo i sprawiedliwość, w czasach, kiedy albo kiedy było partią rozpoczynającą dopiero swoją aktywność, kiedy no wydawało się, tak mi się Wydaje ludziom wówczas młodszym, studentom, uczniom, którzy mając serce po prawej stronie, obserwowali kraj rządzony przez postkomunistów, przez ludzi, którzy mieli swoje korzenie w Moskwie. No mnie dzisiaj i kiedy czytałem pierwszy raz dokumenty, analizy, nawet jeszcze nie dokumenty MSZ-u pokazujące w jaki sposób Federacja Rosyjska podchodziła do Aleksandra Kwaśniewskiego po pomarańczowej rewolucji, wydawało mi się niemożliwe, żeby politycy pochodzący z pnia solidarnościowego okazali się politykami bardziej prorosyjskimi niż postkomuniści z krwi i kości na no wygląda na to że w istocie tak się stało. Jestem ciekaw w pańskiej refleksji, no również z tymi doświadczeniami. Dlaczego tak się stało, tak? No tak i, mhm. i, 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 i czy to się panu mieściło w głowie jakiś czas temu, że możemy dojść do miejsca, w którym okaże się, że polityka, której, którą prowadził nie, Donald Tusk była bardziej prorosyjska niż polityka? 20 lat temu bym sobie tego absolutnie nie zdołał wyobrazić. Myślę, że droga do w objęcia Putina, tutaj padło piękne określenie pana, piękne historyczne określenie pana profesora Nowaka, paść e, Putina, Kupuję je, będę je używał. E, droga do, do takiej pozycji, wasala Putina wiodła przez Berlin. To znaczy, myślę, że Tusk organizował reset e, i to warto przypominać i, i, i chwała panu za o, pokazanie tego w serialu dokumentalnym, który pierwsza decyzja telewizji publicznej e, został zniknięty z, z YouTube'a i trudno było w tej chwili można. Praktycznie niemożliwe jest, żeby go obejrzeć w internecie. Ten reset zaczął się zanim doszedł do władzy Barack Obama w Stanach Zjednoczonych. On doszedł do władzy w styczniu 2009 roku, a Tusk rządził już od jesieni 2007 roku, więc prawie półtora roku wcześniej niż robili to politycy amerykańscy demokratyczni z Partii Demokratów. Myślę, że Tusk robił to na zlecenie Berlina. Wtedy mieliśmy Taki klimat w Europie, że zarówno Gerhard Schröder, ale później kanclerz z Hadecka, Angela Merkel, robiła wszystko, żeby nie było żadnych problemów w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby Niemcy mogli nadal kontynuować tą swoją strategię energetyczną opartą o rosyjski gaz. To była absolutnie kluczowa, strategiczna decyzja przemysłu niemieckiego, niemieckiej klasy politycznej, i nikt nie mógł, sypać piachu w tryby, żeby znowu zacytować Donalda Tuska z konferencji prasowej po wizycie Putina. i Władimira Putina z spotkania, które odbyło tak. się chwilę przed tą konferencją, bo Donald Tusk na konferencji powtórzył słowa, które chwilę wcześniej usłyszał od Władimira Putina, o czym myśmy nie wiedzieli przez całe lata, ale w notatkach MSZ-u się to znalazło. Ten wątek dotyczący Niemiec, to już zamykając, już nie będę więcej pytań o to zadawał, yy, szerzej znajdzie się w książce, która za chwilę ujrzy światło dzienne, bo dziś już mamy wiedzę na temat większej liczby dokumentów dotyczących tego niemieckiego Zamówienia na polski reset, których w momencie tworzenia filmu jeszcze nie znaliśmy. Dwa mandaty różnicy pisze dziennik Gazeta Prawna. Wyborcza rekonstrukcja rządu częściowo została domknięta, odchodzący ministrowie powalczą o wylik koalicji. Koalicja obywatelska jest w sondażu druga na czele Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość 32,7% koalicja obywatelska 30,3, lewica na miejscu trzecim 9,6, trzecia droga 12,6, Konfederacja 8. 6, nie wiem, trudno powiedzieć, 5,1. Jak na tę chwilę Adam Bielan ocenia trwającą kampanię do Parlamentu Europejskiego? Ja wolę uważać, że mamy remis w tej chwili. Przypomnę wybory z 2014 roku, kiedy był remis w mandatach, a różnica na korzyść Platformy w skali całego kraju to było 25 tysięcy głosów. I te 25 tysięcy głosów więcej dla Platformy Obywatelskiej. Pozwoliło Tuskowi ogłosić zwycięstwo i zejść ze sceny niepokonanym, bo on zaraz po tych wyborach wyjechał do Brukseli. Obym się mylił, oby te wybory były rozstrzygnięte na naszą korzyść znacznie większą różnicą głosów, ale obawiam się niskiej frekwencji, obawiam się niskiej frekwencji przede wszystkim na terenach wiejskich. O ile w wyborach samorządowych, które są za nami, ta frekwencja na wsi była wyższa niż w dużych miastach 55% na wsi, 50% w dużych miastach to w wyborach europejskich z reguły jest odwrotnie. W 5 lat temu 48% frekwencji w miastach, 40% na wsi, więc jeżeli mieszkańcy wsi, którzy tradycyjnie głosują w wyborach samorządowych, bo głosują na ludzi, których doskonale znają, wybierają ich na radnych, na wójtów, teraz uznają, że te wybory europejskie nie są ważne, że wybierają jakieś tam 53 eurozjadów i którzy nie mają wpływu na ich życie i zostaną w domach, to te wybory możemy wciąż przegrać. Mam nadzieję, że choćby dyskusja na temat Zielonego Ładu i pokazanie, że te decyzje, które pod, są podejmowane w Strasburgu, w Brukseli, ta zdrada, której dokonali politycy polskiego Stronnictwa ludowego w Parlamencie Europejskim, wielokrotnie głosując za e, e, obciążeniami dla polskich rolników w ramach Zielonego Ładu, głosując niedawno, czy pozwalając na to, żeby granica z Ukrainą była w sposób całkowicie niekontrolowany, otwarta przez kolejny rok. Mam nadzieję, że ta zdrada sprawi, że wyborcy, mieszkańcy wsi jednak w tych wyborach wezmą udział, ale to wymaga też bardzo ciężkiej pracy nas, kandydatów i wszystkich osób, które nas wspierają. Zielony Ład jako temat strajki rolników, czy strajki protesty ludzi, którzy związani są z no, szeroko pojętym przemysłem spożywczym, przetwórczym, z rolnictwem, właśnie. To są niezwykle interesującym tematem. My to widzimy po badaniach i po wynikach oglądalności. To są tematy, które oglądają się i które, którymi bardzo interesują się Polacy. W jaki sposób i z jakiego powodu uważają państwo, że mimo wszystko ta frekwencja na wsi może być niższa. No bo to, jak rozumiem, jest główny, główna obawa, skoro mówi pan o tym. Zmęczenie. Taki z Zmęczenie ilułości. takim przedłużającym się napięciem w związku z wyborami. Kampanią, intensywną kampanią w wyborach parlamentarnych. Później kampania w wyborach samorządowych. Często dwukrotne głosowanie, bo druga tura w wielu miejscach. Bardzo wielu obywateli jest już po prostu zmęczonych. Widzimy to na... Po niż, niższych frekwencjach na spotkaniach, dużych konwencjach, które organizujemy, i inne partie również organizują, mieliśmy. Ta kampania jest bardzo krótka, bo trwa 7 tygodni po, od wyborów samorządowych. Pierwsze dwa weekendy to był długi weekend majówkowy. Ostatni weekend kampanii to jest długi weekend w związku z Bożym Ciałem, więc jest bardzo mało czasu, żeby dotrzeć w taki sposób bezpośredni. Nasi kandydaci są. Bardzo pracowici, my mamy tutaj na województwie mazowieckim też chyba najsilniejszą listę w historii, ale jest bardzo mało czasu, piękna pogoda, która też nie sprzyja organizowaniu spotkań z politykami. No i jeżeli nie dotrzemy z prawdą o Zielonym Ładzie, z prawdą o pakcie migracyjnym, to była pierwsza decyzja rządu Donalda Tuska, zgoda na pakt migracyjny. Za chwilę będzie odblokowany ten główny kanał przerzutu nielegalnych migrantów do Europy, kanał południowy przez Morze Śródziemne i będziemy mieć znowu te obrazki z Włoch, z Hiszpanii, e, e, tysięcy nielegalnych migrantów. Zgodnie z paktem migracyjnym, na który zgodził się Tusk 20 grudnia, tydzień po swoim powołaniu, setki tysięcy migrantów prędzej czy później będą... Trafiały do Polski. Panie pośle, ale kwestie dotyczące zarówno Zielonego Ładu, jak i kwestie dotyczące polityki migracyjnej, to są kwestie, którymi z kolei prawo i sprawiedliwość obóz Zjednoczonej Prawicy atakowane jest z prawej flanki. Politycy Konfederacji zarzucają prawu i sprawiedliwości, że część tych decyzji to są decyzje, które zostały autoryzowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy, choć te fundamentalne podejmował Parlament Europejski czy Komisja Europejska. W jaki sposób państwo odpowiadają na te bardzo często jest mylone decyzje, które, na które czasem zgadzał się milcząco premier Mateusz Morawiecki na Radzie Europejskiej, która jest spotkaniem przywódców europejskich, ale która nie ma roli stanowienia prawa w Unii Europejskiej z decyzjami podejmowanymi w Radzie Unii Europejskiej, gdzie zasiadają ministrowie, i tam już jest normalna placa legislacyjna, gdzie Polska bardzo często, w większości przypadków, nie miała prawa weta. Tam działał mechanizm większościowy i to jest też memento, żebyśmy nie zgadzali się na nowe traktaty i nie odeszli od prawa weta w dziedzinie polityki zagranicznej, a propos roli Niemiec w relacjach z Rosją, polityce podatkowej, granicznej, polityce bezpieczeństwa, a na to dzisiaj chce się zgodzić Tusk. W ostatnim ekspoze ministra spraw zagranicznych Radosław Sikorski wprost powiedział, jesteśmy gotowi. Na rozmawiać, jeżeli Niemcy dalej będą szantażować, że nie będzie rozszerzenia Unii o kolejne kraje bez zmiany traktatów, to my jesteśmy gotowi na ten temat rozmawiać. Wracając do Zielonego Ładu, w każdym, przy każdym tak zwanym portfolio, mówiąc językiem biurokracji europejskiej, czy to była dyrektywa budynkowa EPBD, czy zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Czy kwestie dotyczące rolników, czy też handlu z Ukrainą. Jeżeli Pan prześledzi nasze głosowania, zarówno w Parlamencie Europejskim, moje osobiste, jak i głosowania naszych przedstawicieli na Radzie Unii Europejskiej, nie znajdzie Pan tam żadnego fałszywego. Żadnej fałszywej nuty my zawsze byliśmy w tych kluczowych sprawach przeciwko, również przeciwko paktowi migracyjnemu i dlatego ten pakt migracyjny był odsuwany w czasie mimo dużego nacisku ze strony krajów południa Europy i przyjęty dopiero po wyborach czy po zmianie rządu w Polsce 20 grudnia. Ale wracając do dyskusji, która odbyła się w Sejmie w zeszłym tygodniu, w trakcie dyskusji o wotum nieufności dla pani minister Henik Kloski, właśnie kwestie dotyczące Zielonego Ładu, w bardzo podobny sposób do tych kłamstw dotyczących Lecha Kaczyńskiego, Donald Tusk podnosił, mówiąc, że adresatem wątpliwości czy adresatem protestów dotyczących Zielonego Ładu powinno być prawo i sprawiedliwość, tak jakby... Abstrahował od tego, że przecież on był szefem Europejskiej Partii Ludowej w czasie, kiedy Europejska Partia Ludowa podejmowała te decyzje, a to Europejska Partia Ludowa ma decydujący głos w Parlamencie Tusk, Europejskim. Tusk bierze do siebie rady Goebbels'a, że wielokrotnie powtarzane kłamstwo staje się prawdą. Tusk kłamie, to jest... Goebbels? Tu jak Goebbels, ab, absolutnie tak. 26 lutego w Strasburgu odbyła się konferencja prasowa nowego przywództwa Europejskiej Partii Ludowej, pana Manfreda Webera, następcy Tuska na funkcji szefa IPP oraz pani Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, którą niedawno Tusk przyjmował tutaj z honorami. I oni na tej konferencji powiedzieli po pierwsze... Że partią Zielonego Ładu jest partia europejski, europejskich Hadeków, że to oni są partią Zielonego Ładu i udowadniali dziennikarzom na przykładach i mieli bardzo wiele argumentów, że oni częściej głosowali za Zielonym ładem niż uwaga partia Zielonych w Parlamencie Europejskim. W Strasburgu żaden analityk, żaden dziennikarz, żaden poseł nie ma najmniejszych wątpliwości, że europejska partia Ludowa, do której należy Platforma i PSL. To jest główny architekt no, zielone. Zielonego Ładu, więc Tusk może takie rzeczy mówić w polskich mediach tylko do odbiorców, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje no, w Polsce. No, ale przepraszam, to, to ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jeśli Donald Tusk był, a przecież był, został wybrany, był szefem Europejskiej Partii Ludowej, bycie w czasie, szefem w czasie, gdy ta partia wprowadzała dokładnie założenie zielonego ładu do polityki europejskiej no to przecież to ma jakieś konsekwencje szef odpowiada za politykę którą prowadzi jego ugrupowanie a to właśnie instytucje unijne w których europejska partia ludowa rządzi ma swojego komisarza szefa komisji europejskiej ma zbudowaną większość koalicyjną w parlamencie europejskim i to europejska partia ludowa to zrealizowała donald tusk stał na jej czele mija parę miesięcy on wychodzi na mównicę i mówi ja nie miałem z tym nic wspólnego dokładnie o co tak. chodzi jego politycy chcą jeszcze zaostrzenia tych wszystkich norm, rygorów, które są w tej chwili wprowadzane. Wiceminister klimatu Urszula Zielińska, w swojej pierwszej wizycie w Brukseli, podczas swojej pierwszej wizyty w Brukseli 15 stycznia tego roku, zażądała redukcji emisji o 90%. My dzisiaj mówimy o e, olbrzymich ciężarach, które będą ponosić polscy przedsiębiorcy i polscy rolnicy, polscy konsumenci w związku z rosnącymi cenami energii i gazu bo chcemy się dopasować do redukcji do poziomu redukcji o 55%, to jest tak zwane fit for 55, czyli gotowi na 55%. Tymczasem pani Zielińska, wiceminister klimatu jedzie do Brukseli i żąda redukcji o 90%, więc możemy sobie wyobrazić co będzie, jeżeli jej postulaty zostaną spełnione. Jak będzie wyglądać ten nowy wspaniały Zielony ład. To jest absolutne szaleństwo. Pan śledząc też y, politykę amerykańską doskonale wie, jak w tej chwili gospodarka amerykańska odjeżdża nam y, gospodarce europejskiej. To już są coraz większe różnice, to, te to nożyce się rozwijają. Nie powołując się na Donalda Tuska. Donald Tusk ledwie pięć tygodni, cztery tygodnie temu powiedział, że Europa jest potęgą polityczną i gospodarczą, silniejszą niż Stany Zjednoczone i Rosja razem wzięte. To jest bzdura. Myślę, że Donald, y, y, Tusk szykuje się na ewentualną porażkę Joe Bidena, na którego, którego zwycięstwo obstawiał, i na zwycięstwo Donalda Trumpa. Stąd Próba wmówienia Polakom, że dzisiaj największym gwarantem naszego bezpieczeństwa nie jest NATO, tylko Unia Europejska, nie są Stany Zjednoczone, tylko Niemcy i stąd projekt Europejskiej Tarczy Antyrakietowej. Przecież to jest odwrócenie wszystkich fundamentów polskiej strategii bezpieczeństwa przyjętych po roku 1989, kiedy zastanawialiśmy się nad perspektywami, zagrożeniami związanymi z zwycięstwem wyborczym potencjalnym Donalda Tuska. To właśnie ta kwestia była stawiana. Jako najważniejsza, że będzie, do, że będzie prowadził do budowy innej architektury bezpieczeństwa, kiedyś znanej od władzy Wostoku po, po Lizbonę. Przecież to jest fundament osłabienie roli stanów Zjednoczonych Przez większość swoje, swojej kariery europejskiej siedział pod spódnicą Angeli Merkel. Angel, Angeli Merkel już nie ma, natomiast on ten kurs na Niemcy wciąż e, e, organizuje wciąż. W nim uczestniczy. Pamiętajmy, że ten kurs może się zakończyć kolejną wersją resetu. Jeżeli dojdzie do wstrzymania działań zbrojnych na Ukrainie, Niemcy będą pierwszymi, którzy będą próbowali odbudować relacje z Rosją, bo widzimy wyraźnie, że oni bez taniego rosyjskiego gazu nie są w stanie utrzymać rozwoju swojej gospodarki. Mają olbrzymie problemy gospodarcze od, od momentu, w którym ten kurek gazociągu północnego został zakręcony. To ostatnie dwa pytania w takim razie dotyczące tych perspektyw rozwojowych w informacjach, które podaje rząd już na początku pojawiały się sugestie, że należy być może zrezygnować z finansowania programu IZERA, bo nie jest do KPO bezpośrednio wpisany, tam jest wpisana szeroko pojęta elektromobilność i ministrowie rządu mówili, że są też inne sposoby realizowania elektromobilności, elektryczne hulajnogi, elektryczne autobusy. No, ostatnio słyszymy o dopłatach. Do samochodów elektrycznych, no a w tym rządzie są ludzie, którzy byli lobbystami przemysłu samochodowego, w tym jego elektromobilnej części, jak pan to rozumie. Dopłaty do sprzedaży samochodów elektrycznych i jednocześnie zamknięcie projektu Izery, to oznacza przepompowanie olbrzymich pieniędzy do przemysłu niemieckiego, bo te samochody będą głównie pochodzić z Niemiec. Tusk zamyka czy wygasza wszystkie projekty, ambitne projekty rozwoju gospodarczego Polski, centralny port komunikacyjny, rozbudowa czy budowa portu kontenerowego w Świnoujściu, żeglowność Odry czy Izera właśnie. To są wszystko projekty, które miały sprawić, że Polska przestanie być tylko i wyłącznie dostawcą tanich półproduktów dla przemysłu niemieckiego, a stanie się gospodarką równoprawną. My potrzebujemy jak najbardziej równych partnerskich relacji z naszym Potężnym zachodnim sąsiadem. Natomiast dla nich oczywiście to jest bardzo niewygodna konkurencja. Polska staje się po prostu coraz bardziej niewygodna, tak szybko się rozwijając dla przede wszystkim gospodarki niemieckiej. I Tusk niestety realizuje interesy niemieckie, wygaszając te projekty. O CPK Pan powiedział o Dolnej powiedział, to jeszcze poproszę o komentarz do słów Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził wczoraj po tym pożarze przedziwnym pożarze, który badają w tej chwili służby, że. Propozycja, jaką ma dla osób, które straciły tam dobytek, to okienko, w którym można się zarejestrować jako bezrobotny. Skandaliczna wypowiedź, myślę, że człowieka, który nie ma za grosz empatii. Trzaskowski najpierw zniknął na 24 godziny. Nikt nie wiedział, co się z nim dzieje, a później, gdy już wyszedł. Zamiast pojechać na miejsce i zaoferować realną pomoc i przedstawić wizję odbudowy tego miejsca, tam przecież tysiące ludzi straciło dobytek swojego życia. To są też Polscy przedsiębiorcy, którzy budują produkt krajowy brutto całej Polski, Warszawy, stolicy Polski i oferują towary bardzo potrzebne dla wielu mieszkańców. Warszawy tańsze niż to, ta, które mogą zdobyć w tych centrach handlowych, do których z reguły pewnie chadza pan Trzaskowski. No więc, pytanie: dlaczego ten polityk, nie zdając po raz kolejny. E egzaminu w takich trudnych sytuacjach wciąż jest wybierany. On jest wybierany w Warszawie, gdzie pewnie konia można by było wystawić i y wyborcy Platformy by go wybrali. Ale mam nadzieję, że jeżeli będzie weryfikowany po raz kolejny w skali całego kraju, to tak jak w 2020 roku przegrał z Andrzejem Dudą, y przegra po raz kolejny. Z kim? <laughs> Nie wiem, kogo wystawi mój obóz polityczny, ale z całą pewnością musi to być kandydat, który Podejmie rękawice i będzie walczyć, żeby wygrać. Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, kandydat w wyborach do tegoż właśnie parlamentu z List Prawa i Sprawiedliwości, lider listy w województwie mazowieckim, w okręgu mazowieckim. Dziękuję uprzejmie bardzo. za to spotkanie. To jest program Michał Rachon. Jedziemy, wracamy za parę chwil.